Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy. W tym psalmie mocno porusza mnie wezwanie do stanięcia w prawdzie. Do stanięcia w prawdzie o sobie samym. Psalmista, stając w prawdzie, opisuje siebie jako biednego, ubogiego, pobożnego, ufającego i wołającego. Modlitwa jest rozmową z Bogiem. Warunkiem efektywnej komunikacji jest brak zakłóceń, czy to tych zewnętrznych, takich jak hałas, czy wewnętrznych. Wewnętrznymi zakłóceniami mogą być nasze uprzedzenia, mogą być jakieś schematy myślowe, które się pojawiają. Stanięcie w prawdzie o sobie jest właśnie takim przełamywaniem zakorzenionych schematów, łamaniem tych schematów. Jest rezygnacją z uprzedzeń, odrzuceniem ich. Stanięcie w prawdzie o sobie oczyszcza i pozwala prowadzić dialog. To jest bardzo trudny proces. Bóg, patrząc na nas, widzi nas w prawdzie, ale Jego spojrzenie nie jest oceniające, a pełne miłości. Uczmy się, stając w prawdzie, tak patrzeć na siebie, jak On patrzy na nas. Tylko gdy staniemy w prawdzie, możemy wołać do Boga czystym sercem. Tylko w prawdzie nasza modlitwa będzie owocna. Zacytuję tu kolejny raz słowa z Ewangelii Jana. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.